Zobaczmy goats. Jakby miał określić te goats, to jest ten moment, w którym żona nie kocha męża, czy mąż nie kocha żony, ale mają dwójkę dzieci i kredyt, nie? I muszą ze sobą być. Mocne f*** się dzieją rzeczy, chłopie. Za co nie lubisz ksają? Czemu nie lubisz? No bo nie lubisz. Właśnie, czemu tak mówisz? Nie wiem. Sylwek. Ja nie znam ksają tak dobrze, Zdygnie ci Wojtek. To nie było miłe, bo on ci powiedział, że wystygnie ci, żeby cię spławić. No tak, tak. Ja bym jak dzieciaka poskładał. Czemu ty gadasz tak, stary, i nie chcesz się bić? Ale na pewno. Teraz, bijmy to, zróbmy to dziś. Zróbmy stary model. Jakie masz swoje spostrzeżenia odnośnie Pandory i wszystkiego, co się wokół tego działo XD? Ja to mam wrażenie, że Sylwester od dawna nienawidzi Dubiela XD. No ja myślę, że było tak. Podobski zaczął węszyć w sprawie Stewarta i Hardenga wpadł na pomysł, że się pogodzi z Konopskim i też weźmie z tym udział. Bo rozjechali ziomka, który mieszka za granicą, nie jest w internecie, ale jeszcze jest klikalny, to jakby to jest sytuacja win-win. Ona nic ci nie odpowie, a nic nie zrobi, a jak jeszcze, no jak wyszło koniec końców, robił brzydkie rzeczy, no to jest i moralne i w porządku, nie? No i rozpoczął się temat Pandory. Też myślę, że duże zaangażowanie było w tą Pandorę z racji tego, że tam wtedy tych goats się dziewczyny topiły, wiesz, wykop szalał, nie wiem, ale się dowiem, filmy nagrywał, ludzie byli wkurwieni. Idealnie to opisuje. Nie umiem tego znaleźć, nie, ale Najman kiedyś powiedział: i ty, taki obrońca moralności? Jak ludzie do Sylwestra mówili, i on mówi: dobra, to wraca stary druid, idę do lasu. No a tu się nagle okazało, że Boxdel jest umoczony. I nagle było: dobra, chuj, trzeba go nie? No i zaczęli to robić. Potem się wydarzyła jakaś dziwna rzecz, nie wiem jaka, ale wspólne robienie gali, kontrolowany powrót do gołców, duże zaufanie, wspólne projekty. I co tu się w międzyczasie wydarzyło? Nie wiem, bo mnie tam nie było, nie? The goat i nie ma. Dwa tygodnie. Ty jesteś NPC-tem z komentarzy. No nie, no bo mówisz tak, że jak wróci stary Bogdę, to odwróćcie się ode mnie. No i... dwa tygodnie i... No ale to nie chodziło o to, czy na przykład, nie wiem, że filmów czy coś. Ale miała być ramówka. No tak, no ale fame, stary, aferki ciężko prowadzić bez Ulfika. Ja mówię, że go mega f*** w ogóle, że tu jesteś. Jeżeli ja mam na kogoś wyp***, to nie jest to spór. Spór to jest, jak on mnie denerwuje. A mnie nie obchodzi jego żywot. Nie no, ty z tego co wiem, nazwałeś go p*** do jakiejś koleżanki. No to on może być na mnie zdenerwowany, ja tylko stwierdziłem fakt z mojej perspektywy. No i go to, wiesz, ubodło, no nie? To jakiego... No to jak fakt z mojej perspektywy? Masło maślane, no nie ma czegoś takiego. Albo to są fakty, albo to jest twoja perspektywa, ty. Fakty są takie, że za oknem jest dzisiaj w tym momencie 2 stopnie. To jakby to jest fakt. A z mojej perspektywy jest ciepło, a z twojej może być zimno. Ale nie mogę... Jaki fakt z mojej perspektywy, ty? To upada, no. Wiesz czemu fajne jest... No w sumie to nie masło maślane, no. Jestem... Wy głupi. Żeby to dzisiaj było? No. Bo jutro może nas już nie być. No tak. No o to tak. Chodzi. No tak. Mocny statement. Co? A ty szybki. Ja, to kto jest? To od Wojtka. Czekam na soczyste... A. Vloga se tu kręcisz, tak? Tak, normalnie. Okay. A masz akredytkę, o panie właśnie. Kolego? Ja mówię, że dzisiaj, bo jutro może nas nie być, tak? Przywodę. Kogo nie ma, nie tego wiem, nie ma. Jakiegoś auto albo ktoś złapie. Kogo nie będzie, tego nie będzie. Straszysz mnie? Nie! Chodzi o to, że na przykład możesz przechodzić przez ulicę i na przykład możecie p***ć, nie? Nie, brzmi jak groźba. Co was poruszyło? Brzmi. Kobiety? Ego. Ego Wojtka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć taki main event na Bitej Śmietance 3, serduszko na czacie, widzowie. A powiesz mu teraz, że jest p***? Jak na niego patrzysz? Moim zdaniem ja mam rację. Według Wojtka, Wojtek ma rację. A według was, piszcie na czacie. Nie, idziemy dalej. W każdym tym, jak on odchodzi i cię tam, to jest, dostaje punkt za zeszmacenie. Musisz... Już nie, ja tak nie lubię, to jest jego cel. Nie czujesz się samotny? Nie. Przecież ja z nim jestem. Ja nie mam potrzeb takich. Ja pierdolę. Nie no kurwa... To jest niesamowite, nie? Autentycznie Boxdel jest simpem Wardęgi, nie? On mu tak wchodzi w dupę. Ja pierdolę. Dole. Niesamowite relacje. Okay. A ta stawka o Natsu na przykład co była? Z tym, że Natan do ciebie podeszła. Tak jako ciekawostkę podałeś, nie? A czy było potrzebne? Siedzę z ludźmi poważnymi, nie, gadam, no. Idzie jakaś dziewczyna, po prostu odkręcam głowę, uśmiecham się, no bo ją znam, ona mi wyzywa od debili przy ludziach, nie? Masz to ego trochę, nie? Ale to nie jest kwestia ego, to jest kwestia kultury według mnie. Nie, ja nie podważam, tylko pytam. Jeżeli, nie wiem, na przykład teraz bym ciebie zaczął wyzywać, że debilu czy coś takiego, z czego się śmiejesz, ty byś czuł się dziwnie potraktowany i później byś na przykład miał ochotę o tym powiedzieć na streamie, że Wardenga jest z... Słusznie.
Wygrałem! By cię... Jak go obudził? Co mu się nie chcesz bić? No dzisiaj tak na spontanie. No? No jakbyś go... Do Wagi trzeba mieć nastawienie. Wojtek, mamy spór czy nie? Bo wolałbym Wojtek, szczerze mówiąc, żeby tutaj byli ludzie, którzy jednak się dobrze czują w moim otoczeniu. No jak się źle czujesz w moim otoczeniu, prosiłbym cię, żebyś się opuścił wychale. Trzeba pogadać, ale czy to jest wspólnie nazwane? Do ogrona aferki widzę, że Bogzer mówi, że jestem aseksualny. Szybko zmienił zdanie. Dobry OF, I'm fine. Dziękuję, będą mocniejsze rzeczy, mam kontentu zrobionego. Fable. Daj suba, czyli sub. No i to się szanuje. No słuchaj. O, pozazdrościł, mówi, kurwa. Nie, ja wiem, ja powiem wam, jak było, nie? Ja się tylko datkę sobie sprawdzę. Tak. Bogzel się tam na konfie dowiedział na fejmie, jak się Błoński bił, że Błoński ją p***dolną. I Bogzel sobie tak siedzi z tym telefonem, ogląda tego OnlyFansa. I tak. Goat's time! Goat's time! Goat's time! Goat's time! Na, na, na! Mówi, ja też. Co ja, kurwa? Gorszy od Błońskiego jestem? Lecimy dur. No ale teraz pewnie Wardęga powiedział, że mu się Fagata nie podoba, no i Bogzelowi też się nie podoba, nie? No. Czyli nie mamy sporu, tak? W pożądalu, widzicie? Teraz rodzina. Czemu taki strój oglądałbyś? No bo nie wiem, jest Warwick. Nie wygram raczej. Ale inaczej, ty to w ogóle masz tyle do stracenia, wydaje mi się. Ja nie mam nic, ja mam 0-3. Macie jakiś taki związek dziennikarski, krypto taki związek? Mamy taką grupę. Macie na Facebooku, grupę, mamy. Ja tam wie, mamy. Tam szpiega. Tak? Mamy. Nie masz tu szpiega. Mamy. Z tych osób, co mamy. Są na pewno nie masz. Chłopie! Na pewno nie masz, nie? A na coś pewno nie teraz, masz. Ale mogę coś, dobra, a mogę liknąć? Cztery osoby. A mogę liknąć coś mocnego? Nie. Ej, a wy co, likerzy? Dziennikarzy, ja nic nie likuję. No nie, nie powiesz ale, mi. No dobra, ale to mogę... informacje o dajesz was, mocne, coś, dobra, dajesz nigdy... mocne pytania ludziom? Konfa ten, masz, nie? To dawaj teraz ciebie wrzucamy w Circle of Fire, i dawaj, stary, zadam ci mocne pytanie. Na goat. No, ryzyko w ogóle, że 800 koła to zrobi na bank. Jesteś nie, gotowy? Nie. Dawaj. Jedno mocne pytanie. Nie. Mocne. Zadaj, no ja mówię. Mocne. Dobra, zadaję. To, dawaj. Możesz mnie nie lubić, ale zadam. No nie, czy nie napisałeś dawaj gdzieś, no, że redaktor antyfaktów to... Fagata? No za Fagata aktualnie też nie przepadam. Aktualnie? Widziałeś tego OnlyFansa? Nie, nie. Teraz widziałem pierwsze zdjęcie na Twitterze tego suchara. Serio? Nic nie widziałeś? Nie. Wiem... Ciekawy cię w ogóle? Nie. Wiem, jakbyś znał Fagatę, to byś miał zaspokojoną ciekawość. Nie masz wrażenia, że daliście nieodpowiednim ludziom wędkę? Tak by, że dużo, dużo mocy dostali ludzie, którzy niekoniecznie powinni ją mieć? Ferrari. Tak, na przykład wy. Ari, Polak, Marcoń, Szeliga. Nie, Szeliga jest taki naturalny. Nie, dobra, jakby to nie chce mi się to oglądać, no. Jakby kółko lizania sobie dupy i normalizowanie lizanie sobie jaj. Ja nie wiem, ile oni jeszcze materiałów wrzucą, ale to trochę działa na takiej zasadzie. Dobra, trochę wyzywają, jutro im przejdzie. Nie przeszło im, pojutrze im przejdzie, nie? Aż w końcu rzeczywiście wam przejdzie, bo po miesiącu będzie, ile k***a jeszcze można? Zobacz, koniec, jaki koniec. Mocno! Dobrze, mocno! Nie ty, jak czasami i bach. I teraz kotno się mogą za nim być, nie? Tak bez sensu nie napielać? Dobrze trafił! Ale musisz raczej jeszcze podkreślić mocy, bo mogą za nim być, nie? Tak bez sensu nie napielaj, tylko wiesz, wytrzymaj momenty. Nie dusz od chwilę, jest co jest? Czemu przedmawiasz akcję? Teraz sobie 30 sekund! 10 sekund! Chcę ci Maksymilian Wysocki! Więcej dałem z siebie niż Fabijański. Tyle powiem. To na pewno. Dziękuję wszystkim. Zrobimy te ważne fejmy. Nie wiem, muszę jak biegnę, to trzymać ręce w górze. Nie umiem się bić. Może jesteś stworzony do miłości. Chyba tak. Jakby było git, to bym od coś ksają na zasadzie, kopnąłbym go w bok gdzie i co. Ale teraz potrzebuję sojuszników. Ksaję, wycofujemy się. Ja powiem wam, widzowie, tak naprawdę Boxdel mi kupił mieszkanie, także wiecie, jaki jest wynik walki, ale... To jest Szelmielka,
zaczerpnięta z walki Kizu Arab. Legendarna walka, która miała miejsce na fejmie. Słuchajcie, bo ja muszę lecieć i tak zostałem, żeby wspierać przyjaciół, ale na imprezę lecę, Biku. Rodzinową. Jeszcze zobaczę, ale już się żegnam z wami, widzowie. Jesteście zajebiści! Się nie przejmuj. Nie przejmuję się. Bardziej się przejmuję, że... Nie, jeszcze oglądam się. I tak wspieram jeszcze. To już się pożegnałem, żeby było, nie? Ostatnia minuta, Boxdel! Zaznacz! Zaznacz! Charakterem teraz, z całą mocą! Zaznaczaj! Męcz go! 50 sekund! Nawalaj, nawalaj, na... Wjeżdżaj! Wjeżdżaj! Napierdaj, wjeżdżaj! Nie zatrzymuj się! Ostatnia minuta! Stawaj, Boxdel, na nogi, jeszcze wjeżdżasz zaraz! Jest, zajmij się! Ciężko. Czuję, że jak stanę, to już się zemdleje. Win! Kurwa, presja! Jeszcze trochę tlenu muszę mieć, bo zjecham jak... Zwycięzcą! Ale ja będę dalej walczył. Ta, wiadomo, nie? Wywalczył, aż k***a wygrał. No trudno, najwyżej... Nie, moja Staśka. Słuchaj, Darolew też w końcu wygrał. Tak, tak, właśnie o to chodzi, nie? Że walczysz, aż w końcu ci się uda. Nic, k***a żenada. Ciężka żenada. Obrzydliwa, fuj. Fujka. No. No, palem śmigany swój ciężar.